Akademię Piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Juniorzy starsi Stadionu Śląskiego wciąż ze zmiennym powodzeniem rywalizują w pierwszej lidze wojewódzkiej. Kilka słabszych wyników sprawiło, że podopieczni trenera Dawida Miłkowskiego z górnej części tabeli osunęli się w jej niższe rejony i aby z powrotem gonić czołówkę, potrzebują regularnie zdobywanych punktów. Okazją na zdobycz było domowe starcie z Odrą Wodzisław Śląski, plasującą się po 19 kolejkach na przedostatniej pozycji. Tyle, że i przyjezdni przyjechali tutaj z zamiarem podreperowania konta i w 25 sekundzie stworzyli sobie pierwszą okazję do tego, by wyjść na prowadzenie. Kacper Żelazowski wycofał piłkę spod linii końcowej, a o centymetry z bliskiej odległości pomylił się Bartosz Krzyżok. W 9 minucie prowadzenie miejscowym mógł dać Oskar Leśniak, to on wyprowadził kontrę swojego zespołu, a później dostał zwrotną piłkę od Dominika Środy. Nie udało mu się jednak czysto trafić w futbolówkę i wynik wciąż brzmiał 0-0. W 14 minucie było już 1-0 dla Stadionu Śląskiego. Wynik głową po rzucie rożnym otworzył Szymon Zawada. A zatem wydawało się, że wszystko układa się po myśli podopiecznych trenera Dawida Miłkowskiego, zwłaszcza że kolejny rzut rożny mógł przynieść im podwyższenie rezultatu. Ale stałe fragmenty miały tego dnia okazać się również mocną stroną Odry Wodzisław. 28 minuta po rzucie rożnym na raty golkipera Stadionu pokonuje Michał Erasmus i goście doprowadzają do wyrównania. Minutę później Zieloni mogli odzyskać prowadzenie. Z prawej strony boiska w kierunku pola karnego ruszył Brian Kuczob, uderzył prawą nogą, ale pomylił się o kilkadziesiąt centymetrów. W 37 minucie po rzucie rożnym piłkę zebrał, a później uderzył sprzed pola karnego Dominik Środa, trafił jednak w stojącego na linii strzału Szymona Zawadę. A tuż przed przerwą kapitalną okazję na objęcie prowadzenia mieli przyjezdni z Wodzisławia. Michał Szynkiewicz w znakomity sposób obronił jednak uderzenie Michała Erasmusa z najbliższej odległości i pierwsza połowa zakończyła się remisem 1-1. Po zmianie strony przyjezdni znowu straszyli miejscowych, głównie za sprawą stałych fragmentów gry. Stadion mógł odzyskać prowadzenie po kontrataku kończonym przez Dominika Środę. Piłka nie trafiła jednak w światło bramki i wynik wciąż był remisowy. A to już następny rzut rożny dla Odry Wodzisław i następna szansa dla Erasmusa. Tym razem futbolówka leci obok słupka bramki Stadionu. Ten sam zawodnik doszedł do strzału głową również kilka chwil później. Spokojnie obronił jednak Szynkiewicz. W 66 minucie gospodarze stracili piłkę w środkowej części boiska. Z futbolówką w pole karne Stadionu przedostali się goście. Paweł Bańczyk sfaulował w swojej 16 Jakuba Litewkę. Arbiter podyktował rzut karny, którego pewnym uderzeniem na gola zamienił Tomasz Kabut. W tym momencie Odra Wodzisław wygrywała w Chorzowie 2-1. Zieloni musieli więc odrabiać straty, ale mieli kłopoty z wykreowaniem dobrej okazji pod bramką rywala. Taką udało się stworzyć w 68 minucie, ale Brian Kuczop był na spalonym. 5 minut później chorzowianie mieli rzut rożny. Piłka trafiła pod nogi Patryka Nawy, który huknął lewą nogą, ale posłał piłkę daleko od bramki. Ostatnią okazją na wyrównanie była ta z 5 minuty doliczonego czasu. Wtedy rezerwowy w tym meczu Patryk Bębenek zdecydował się na zaskakujące uderzenie prawą nogą, po którym piłka obiła poprzeczkę bramki Odry Wodzisław. Kilka chwil później arbiter zakończył to spotkanie. Stadion Śląski Chorzów przegrał na swoim boisku z Odrą Wodzisław 1-2. Już chyba w ostatnich meczach nauczyliśmy się, patrząc na tą ligę, że tu każdy każdemu zabiera punkty, że nie miało to znaczenia akurat, że dzisiaj graliśmy z zespołem, który gdzieś tam okupuje dolne miejsca. Tak patrząc, to mówi, mieliśmy przeświadczenie, że to jest 4 punkty różnicy między tak naprawdę całą górą, a całym dołem. I wygrywając mecz skakuje się do góry, przegrywając, więc można się zakopać na dole. Także inaczej, ja bym bardziej powiedział, że dostosowaliśmy się też do, bo tempo meczu było bardzo słabe. My się do tego trochę dostosowaliśmy i nie potrafiliśmy narzucić jakby swoich rzeczy. Przeciwny był groźny ze stałych fragmentów i tego miał na pewno mnóstwo, a my znowu nie stworzyliśmy sobie żadnej klarownej sytuacji. To było takie utrzymanie się przy piłce na swojej połowie, z którego nic nie wynikało i nie potrafiliśmy między sobą w ogóle stworzyć takiego impulsu, żeby ruszyć do przodu i coś z tym zrobić. Także myślę, że jeżeli mówimy o lekceważeniu, to obcy na pewno mają tą świadomość, że ta liga jest tak zwariowana i tak te drużyny punktują, że z każdym trzeba tutaj walczyć o punkty i z każdym trzeba być przygotowany, że można je zyskać albo można je stracić. Pomimo to, że faktycznie prowadziliśmy 1-0, gdzie też szliśmy ze stałego fragmentu gry, no to te jakby budowanie akcji i w całej tej fazie no nie wyglądaliśmy za dobrze. To było
Tak to trochę wygląda, jakby chłopcy byli, to co powiedziałeś, że dzięki tej naszej grze, jaką dzisiaj postawiliśmy, to może gdzieś tam się wkradło to przeświadczenie, że to będzie wystarczyć. Mimo tego, co powiedziałem wcześniej, ale faktycznie z przebiegu gry, no to mówię, te budowanie akcji, dochodzenie do nich, no to było dzisiaj bardzo ciężkie dla nas. Wyniki nie wpływają na to, jak pracujemy i mikrocykl, czy te szersze plany, no to dalej się skupiałem na tym, co będzie. Ja się też raczej cieszę się, bo to jest oczywiście szansa, bo mamy teraz 8 zawodników, którzy dziś tam wypadli. Piłka nożna nie jest próżnią, ktoś ich zastępuje. Dzisiaj, czy tam w ostatnim meczu też z Zagłębiem Sosnowiec, zawodnicy z 2-5 dostają szansę. Mamy bramkarza w 2006 roczniku. Także to też nie jest próżnia i to też jest fajne dla tych chłopaków, którzy czekali na tą swoją szansę. I oni muszą teraz to pociągnąć i po prostu na tym zyskać. A ile już z tego wyciągną, no to już potem będziemy widzieli później. Ale tak jak mówię, no robimy dalej swoje i na każdy mecz musimy być przygotowani, bo na razie teraz wychodzi, że lepiej gramy z tymi lepszymi, a gorsze mecze gramy teoretycznie, w cudzysłowie, z tymi zespołami, które są niżej w tabeli.